Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na dzień ze mną. Witam się z Wami z samego rana, jest godzina 8:30. Dzisiaj wstałam o 7, z czego bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że znowu weszłam w taki rytm zdrowego spania. Chodzę spać między 22 a 23 i wstaję około godziny 7 rano. Od razu lepiej się czuję. Dużo więcej rzeczy robię w ciągu dnia. Kiedyś chodziłam spać o 2, 3. Jak poszłam o 1, to naprawdę to było wcześnie. I wstawałam też późno, szybciej mi czas leciał. Dzień po prostu był taki krótki, jak wstawałam na przykład o 11. Także jeżeli chcecie wstawać wcześniej rano, chodzić spać wcześniej, tak zróbcie. Jeżeli macie takie plany, chęci, to zróbcie wszystko, żeby tak zrobić, bo naprawdę człowiek od razu lepiej się czuje. Także tak, wracając do vloga, to dzisiaj będzie taki vlog, nie wiem jeszcze jaki tak naprawdę, bo nie planuję go, po prostu zobaczymy, jaki będzie dzisiaj mój dzień i zapraszam Was na dzień ze mną. Na pewno będzie to przepiękny vlog, bo pokażę Wam przepiękne stworzenie. Kupiliśmy pieska, husky, także już Wam pokazuję, bo nie mogę się doczekać. Pokazywałam go na Instagramie, ale wiem, że dużo z Was nie śledzi mnie na Instagramie, także pokażę Wam teraz tutaj na YouTubie. On już trochę urósł. Na Instagramie pokazywałam go Wam, takiego malutkiego szczeniaczka, ale teraz też jest jeszcze szczeniakiem, ale był dużo mniejszy. Pokażę Wam zaraz zdjęcie, jak wyglądał, jak go wzięliśmy, a jak wygląda już teraz miesiąc po, bo już go mamy ponad miesiąc. Gdzie jest piesek? O, tu jest Atosik! Chodź, on jest tak spokojny, jest, bo spał, ale jak bym go Wam pokazała, jak nie śpi, to nie wiem, czy w ogóle dałoby się go uchwycić, bo on by biegał, gryzł. Także pokazuję go Wam tak, jak śpi, bo teraz jest słodziutki po prostu i grzeczniutki. Tak to jest Urwis. Pokaż się, Atosik. Wstałem, tak? Dopiero wstałem, tak? Piękny jestem, tak? Najpiękniejszy. Zobaczcie, jaki jest słodzioczek. Przepiękny. Cały czas tylko bym go tuliła. Pokaż się, Atosik. Ty, Atosik. Grzeczniutki jestem, co? Po spaniu to jestem grzeczniutki. Tak to to. Gryzie wszystko po prostu. Wszystko. Ja, moje ubrania mam wszystkie podarte, dresy mam rozdarte i to naprawdę niektóre moje takie fajne ubrania. No niestety. O, chyba czekawki dostał. No, czekawka. Z rana oczywiście obowiązkowo herbata. Uwielbiam herbatę w zimne dni, ale powiem Wam szczerze, że teraz nie grzejemy, dlatego że jest Atos w domu. Wabi się Atos. Ja do niego cały czas mówię, wiecie, zdrobniale Atosik i w ogóle mówię do niego jak do dziecka i traktuję go jak swoje po prostu dziecko. No kocham tego psa strasznie. Idę właśnie zrobić sobie herbatę, bo zaczyna być mi zimno, dlatego że nie grzejemy, naprawdę nie grzejemy i w domu jest zimno, ale ja już do tej temperatury przywykłam, ale momentami po prostu odczuwam ten chłód, gdzie kiedyś na pewno nie wytrzymałabym w takiej temperaturze, byłoby po prostu mi zimno. Teraz mam tylko i wyłącznie bluzkę i jest okej. Kiedyś musiałabym założyć sweter albo ze dwa, żeby w takiej temperaturze wytrzymać. Teraz już się zahartowałam, bo od ponad miesiąca żyjemy w takiej temperaturze i wiecie, cały czas są okna otwarte, bo wszystko dla niego, żeby po prostu on tutaj miał jak najwygodniej, żeby mu dobrze tu się żyło i żeby po prostu nie było mu za gorąco, bo wiecie, husky to jednak mają tą sierść taką grubą, to są psy syberyjskie, więc wiadomo, no trzymanie go w ciepłym mieszkaniu to byłby bardzo głupi pomysł, dlatego na razie nie grzejemy. A i od razu powiem, że my niedługo z mieszkania będziemy się wyprowadzać, niedługo, dopiero na lato. A gdybyśmy nie wyprowadzali się z mieszkania, to pewnie ja bym w ogóle na żadnego psa się nie zdecydowała, bo no nie chciałabym trzymać w mieszkaniu psa. Także kupiłam go dlatego, że wiem, że niedługo po prostu wyprowadzimy się z mieszkania. Mam nadzieję, że już latem będziemy mieszkać w swoim nowym, postawionym domku. Także jak on będzie tutaj w mieszkaniu jako szczeniak, to uważam, że jest okej. Tak to nie chciałabym, wiecie, takiego dużego psa całe życie trzymać w mieszkaniu, bo uważam, że to nie jest najlepszy pomysł. Nagrywam, a Atos myśli, że ja chyba coś do niego trzymam tu na górze. Atosik!
Nie, o nie, pod łóżko nie wchodzimy, zobaczcie. Widzicie? Chodź, Atosik. Chodź, 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 Atosik. Dobra, idę, pa! Pa, Atosik, pa! Pa, Atosik, pa! Pa, Atosik, pa! Pa, idę. O, to jest po prostu najlepsza metoda. Wiecie co? Stwierdziłam, że nagram haul, haul dla psa, bo nagrywamy haule spożywcze z Biedronki, z Lidla, dla ludzi, to dlaczego nie dla psa? Ostatnio znalazłam bardzo fajne produkty. Najpierw te produkty zamawiałam z innej strony, chyba ze strony How Ale Wow i tam właśnie było kilka produktów tej firmy, a później znalazłam oryginalną stronę tej firmy i teraz zamawiam tylko tam, bo tam się zbiera punkty. Jeszcze nie doczytałam, do czego te punkty służą, to znaczy, co te punkty nam dają, czy wymienia się te punkty później na produkt, czy są zniżki, nie wiem, muszę doczytać, ale wiadomo, zawsze warto lepiej z jednej strony sobie zamawiać i zbierać punkty, to jest zawsze korzystne. Także już Wam pokazuję, co ja zamówiłam. To są produkty w 100% naturalne i każdy produkt na stronie internetowej jest bardzo dokładnie opisany, jakie ma witaminy, jakie ma minerały, na co każdy na przykład składnik wpływa, dlaczego jest dobry dla psa. Naprawdę bardzo fajnie jest zrobiona ta strona i jakoś tej stronie, nie wiem, tak ufam, mam wrażenie, i dobrze się z niej zamawia i mój pies po prostu uwielbia te produkty i mam takie poczucie, że są to po prostu dobre produkty, zdrowe i na pewno korzystnie wpłyną na zdrowie mojego psa, także zamawiam tam takie różne przekąski i jedzenie i już Wam pokazuję, co właśnie tam zamówiłam ostatnio. Okej, okay, herbatka jest, także możemy zaczynać. I zacznę może od tego, co kupiłam mu na taki główny posiłek, bo większość tutaj rzeczy to są przekąski. Ja przede wszystkim daję mu karmę suchą, ale czasami daję też mokrą, ale częściej je suchą. I suchą zamawiam mu z firmy Empire, specjalna karma dla husky, dla rasy husky, więc na razie z tamtej firmy mu zamawiam. Nie wiem, czy ta firma ma suchą. Chyba ma. Ja na razie zamówiłam kilka takich puszek karmy mokrej i kilka już zjadł, więc zostawiłam opakowania, żeby pokazać Wam, jak ciekawe są te składy, jak ciekawe są posiłki, z czym są przyrządzane, także zostawiłam, zaraz Wam pokażę. Tutaj zostały mi tylko dwie puszki, także pokażę Wam najpierw, co mi tutaj zostało, a na końcu pokażę Wam jeszcze właśnie te inne, które już zjadł. I tutaj może zacznę od tej, bo to jest karma typowo dla szczeniąt i ta jest z królikiem, z burakiem i z malinami. Zobaczcie, jakie w ogóle bardzo ładne opakowania. Dla przykładu przeczytam Wam skład na przykład tej karmy. I tutaj w składzie mamy tak, królik 68%, w tym jest tusza, wątroba, płuca, serca, bulion 29,1%, tam było 68, tak. Burak 2%, maliny 0,5%, olej z łososia, malutko, 0,2%. I w bardzo małym procencie są skorupki jaj, babka pleśnik, rumianek. I druga karma, i tutaj nie doczytałam, ta jest dla dorosłych psów, także oddam ją mojemu drugiemu pieskowi, którego mam na działce u rodziców. On już ma 3 lata, także ta będzie dla niego dobra. I ta jest na przykład z łososiem. Tutaj mamy jeleń, żurawiny i szparagi, czyli łosoś z jeleniem. Z żurawiną i ze szparagami. Jakie fajne składy. I tutaj mamy łososia 36%, jelenia 28%, bulion 34%, żurawina, szparagi, olej z łososia i nulina. Dodatki dietetyczne, tak samo witamina A, D3, E i ten jednowodny siarczan cynku. Tą karmę, bo zamówiłam dwie i chciałam mu dać tylko na spróbowanie, czy będzie mu smakowała, taką samą, dosłownie tą samą i dałam mu i ten łosoś tak
powiem Wam szczerze, że średnio mu smakował. Jagnięcinkę to jak najbardziej, to tak je, że aż wiecie, cały tyłek mu się macha, ogon, tyłek, cały się po prostu wierci, jak je jagnięcinę. Ale tego łososia to powiem Wam tak, wziął w te ząbki, tak nie smakowało mu, nie? Więc tego łososia już mu nie będę zamawiała raczej. Może jak będzie starszy, będzie lubił, bo tak wiecie, po prostu otworzyłam, żeby zobaczyć, czy mu zasmakuje. No ale nie, więc tą na pewno oddam Kobisiowi. Idziemy dalej. Tutaj już kilka rzeczy zjadł, ale zacznę może od tych psiakersów, bo są świetne. Tak to wygląda. Poczekajcie, bo coś tutaj mi na telefonie... O, dobra, już powiadomienie wyskoczyło. I tu są ciastka, wiecie, takie ciastka. Na przykład z cielęciny i z moreli. Drugie są ciastka z dzika i z buraka. Te bardzo lubi, tych jeszcze nie próbował. Tutaj mam już właśnie jedne otwarte. Na koniec stawię Wam tutaj rachunek, żebyście paragon, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej ceny tych wszystkich produktów. I to są bardzo fajne rzeczy. Mięso z sarniny suszone, to też bardzo lubi. O, tutaj właśnie jedno już opakowanie, połowę jest zjedzone. I też drugie tutaj suszone mięsko, to jest filet z królika. Ja mu nie daję za dużo mięsa, znaczy w ogóle mu nie daję, nie że za dużo, ogólnie nic mu nie daję, kurczaka, bo nie wiem, czy ma alergię na kurczaka, czy nie. Czytałam, że niektóre haskie mają właśnie alergię i też na forum ludzie pisali, że ich haski mają. Niektórzy pisali, że ich haskie właśnie bardzo dużo kurczaka jedzą. No ja swojemu nie daję, bo nie wiem, czy ma alergię, czy nie. Nie chcę ryzykować, także daję mu właśnie bardzo dużo jagnięciny, z królika, sarniny dużo mu daję, właśnie jelenia. Także takie mięsko on je. A tak jak powiedziałam, najwięcej to ma właśnie tej karmy suchej. To są tylko takie dodatki, takie przekąski w ciągu dnia. I tutaj, co uwielbia, to są takie kiełbaski. Tych jeszcze nie jadł, ale te już jadł i po prostu uwielbia. To jest jagnięcina z pokrzywą. One wyglądają tak. Zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy coś tu widać. Może otworzę i Wam pokażę, jak to wygląda. Takie są twarde, ale po prostu Atos je uwielbia. Jedne mu zamówiłam, już nie pamiętam, chyba z jelenia z czarną porzeczką. Kocha. Tamte kocha, muszę mu domówić. A te, tych jeszcze nie próbował, więc zaraz zobaczymy. Damy mu i zobaczymy, czy będą mu smakować. I pokażę Wam też, jak dużo już umie komend. O, to wygląda w taki sposób. Są takie kiełbaski. Tak to wygląda. No, mój pies po prostu to uwielbia. I tutaj w składzie macie... Tu jest większość na pewno mięsa. Gdzie jest skład? A, skład. Wołowina 95%, 5. Algi morskie 4%, minerały 0,5%. Także tak to wygląda. Zaraz zrobimy teścik, czy będą mu smakować. Mam te kiełbaski tutaj, a Tosik oczywiście się bardzo cieszy. Głos? Głos, Tosik, głos? Siada Tosik. Łapa, super, druga łapa. Wow, łapka druga. Druga łapka, druga, a Tosik. No druga, ta łapka, ta. No dobra, uznajmy, że dam drugą. Leżeć. A to sik leżeć. Super. I czemu tak mi nie pada z rąk? Poproś, a to sik, poproś. Poproś. Super. Siad. Proszę. Jak widzicie, lubi te kiełbaski bardzo. Tutaj zostawiłam, żeby Wam pokazać. Te smaczki już zjadł. To dostałam po prostu w paczce jako próbkę, żeby sprawdzić, czy zasmakują. Także to są smaczki z jagnięciną, z bananem, z dynią i morelą. Super. Te smaczki treningowe je, też bardzo lubi. I te są z jagnięciną. Tak wyglądają. I kości. Jeżeli chodzi o kości, to powiem Wam, że niektóre bardziej lubi, niektóre nie. Za kość mi tak średnio. Wiecie, jak już się do nich dorwie, to gryzie, ale
Na przykład, wiecie, gryzie mi meble, ja mu daję kość i on wcale nie chce tej kości gryźć, tylko dalej gryzie meble na przykład, więc nie jest jakoś tak bardzo za tymi kośćmi, jak na przykład za przekąskami. I na przykład tutaj mam, tej jeszcze nie próbował, kość do rzucia z łososiem, siemieniem lnu, siemieniem lnu i marchewką, zdrowa skóra i piękna sierść. No i teraz już podejrzewam, że tego łososia może nie lubić, bo ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że on za łososiem nie przepada, także zobaczymy. I tutaj dwie karmy zostawiłam też opakowania, żeby Wam pokazać przykładowo. I Tom bardzo lubi, już mu zamawiałam tą kość dwa razy, chyba najbardziej z tych wszystkich Tom lubi. I ta jest właśnie z gruszką i z burakami, ta jest dla szczeniąt. To jest kość do rzucia z witaminami, tak to wygląda tutaj opakowanie, no bo kości już nie ma. I ta druga, właśnie teraz ją je, to jest z miętą i z zieloną herbatą. Teraz ją ma i też tak średnio, czasami sobie podejdzie, pogryzie, czasami nie. Różnie. Dzisiaj na przykład w nocy trochę jej zjadł, a tak to wiecie, meble, woli meble gryźć na przykład zamiast tej kości. Także z kośćmi tak średnio. I kolejne rzeczy, bardzo fajne rzeczy, jedzenie, przekąski, to są batoniki. Zobaczcie, tak one wyglądają. Są to batoniki z indyka, 100% naturalne, oczywiście bez dodatku zbóż. I drugie te batoniki są wołowe. O, tak wyglądają. Oczywiście też są w 100% naturalne. Tutaj wszystko jest naturalne, także naprawdę bardzo duży plus. I to jest fajne, te batoniki, jak na przykład gdzieś idziecie i nie bierzecie ze sobą karmy i po prostu wrzucacie sobie do plecaka taki batonik i jak jesteście długo na dworze z psem i już długo pies nic nie jadł, to właśnie taki batonik można wyjąć szybciutko i dać. Także to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. My często na przykład jak jeździmy do Konstancina i tam spędzamy z nim dużo czasu w parku, potem idziemy do restauracji, są restauracje, gdzie wpuszczają psy i my sobie jemy obiad i dajemy właśnie taki na przykład batonik dla Atosa. Ja często i tak biorę ze sobą karmę, ale nie zawsze i taki batonik właśnie szybciutko do torebki. Bardzo fajne rozwiązanie moim zdaniem. Zaczęłam montować ten vlog i okazuje się, że mam już materiał na ponad 15 minut vloga, a mój telefon niestety nie ma wystarczającej pamięci, żeby nagrywać vlogi dłuższe niż 20 minut, także muszę powoli kończyć. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, że ta tematyka Wam się podobała. Ja jak kupię kartę pamięci do tego telefonu, to na pewno vlogi będą dłuższe. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa, pa!